O ja nie wie, nadal mnie męczy wczorajszy kac, a na dodatek muszę zawieźć tego pacana z dołu na uprawę chmielu. Dobra, nieważne, lepiej mieć dwie flachy niż jedną, hehe. Otwierać, policja. A to ty kretynie, a ja myślałem, że pani Gozidzikowa, żarty sobie zostaw na bok, tylko czy wszystko spakowałeś? Śpiwór jest, poducha jest, flacha jest, wszystko wzięte, ło kurwa, śpiwór jest chyba innego zdania, gonić skurwiela. A nie, on się pali do podróży. Dobra kochany śpiworku, zaraz wyjeżdżamy. Przecież ta materia organiczna zakończyła swój żywot, wytyfy, a wierzysz w pokrewne dusze? Nie, no kurwa, co ty za paradę odpierdalasz jak na Dzień Niepodległości? Chciałem się poczuć jak w siódmym niebie, a ja myślałem, że jak ustrzelony kaczor. Weź nie pierdol mi tu o polityce, tylko opakujemy te manatki. No i git gitara. Poszło jak spyty strzelił. A teraz włącz swojego GPS-a, mam tylko mapę Indii. A więc pojedziemy tak. Skrótem, Asterix się skrótem! Zrozumiałeś co powiedziałem? Raczej nic, a jeden chuj i tak przecież ja prowadzę. A to moje foty z naszej klasy. Tak wygląda moja chata w Uniatona. Tam właśnie jedziemy. Trzeba było od razu, że jedziemy na bałudy. Dobra, bierz nasze kapelusze z odpustu i jedziemy z tym koksem. Noż kurwa, nasz Fiat 126P nie chce zapalić. Co ty pierdolisz? Się kurwa dziwisz, że nie był na przeglądzie od 30 lat. Chwilowy kryzys finansowy, czopie. Dobra, wysiadaj. Musimy znaleźć usterkę. Ło kurwa, te kapelusze mnie wkurwieją. Na chuj tu patrzymy, skoro tu nic nie ma? Bo jesteś downem i widzisz cuda niewidy. Zamknij mordę, tylko chodź tu chuju niemyty. Nie no, zaraz szlak mnie trafi. Do oślej ławki berety. No i nie uciekną. O kurwa, tu normalnie jak w burdelu, czyli u ciebie, chuj ci w dupę kalafiorze. Wydaje mi się, że brakuje spirytu naszej maszynie, więc doleję trochę. Ja pierdolę, tyle dobrego się marnuje, pamiętaj, że nasz Fiat to też rodzina, też mi rodzina, chleje 2 litry na kilometr. Przynajmniej dobry przykład bierze ze mnie, a nie tak jak z ciebie, bo ty chlejesz ale pikolo z zozolami. O kurwa, czy to koniec świata? A ja jestem święty. Noż w dupę, z beretów to placki ziemniaczane zrobiliśmy, a chuj z nimi. Zwał jak zwał, Fiat odmawia dalszej współpracy. Nie no, się wkurwiłem. Rozpierdolę zaraz ten złom i rozłożę na czynniki pierwsze i sprzedam na Allegro. Dobra, chodź tu cfelu i przynieś zestaw boba budowniczego. Ein moment bitte. Nie pierdol mi tu po niemiecku, tylko po ludzku. Dobra, nadchodzi zagłada. Dawaj Francuza. Dobra, a teraz młot z tasakiem do obrzezania. Daj mi proszę ciebie śrubokręcik. A co ty taki grzeczny, a jakoś tak, podaj piłę. Ej no, co ty mi tu odpierdalasz, wyprostować twojego małego tym? Raczej nie, to weź nie pierdoli, dawaj piłę, bo poczujesz mój gniew na skórze. No i misja wykonana, mój plan powinien zadziałać w 100%. O kurwa, toż to była Hiroshima, że ja pierdolę. Jeszcze chyba nie wróciłem do swojej świadomości, a sąsiad to chyba zamarł na amen. O mój Boże, taka rozpierducha jak u tego pawiana spod trzynastki. Ej sąsiad, nie udawaj teraz, że grasz w coina. A chuj z nim, pierdolę takie jeżdżenie, idę do swojego burdelu nacieszyć się dziwkami. Ej kurwa, czekaj chuju. Teraz to wszystko mam w dupie głęboko. OMG, Fiat zginął śmiercią tragiczną, kupię mu wieniec na ostatnie pożegnanie, ale najpierw muszę pocieszyć tego ciotę. Sprinter taki ze mnie jak Usain Bolt, hehe. Cześć Deklu, patrz co ci przyniosłem, by cię pocieszyć. A idź w pizdu, suki mi spierdoliły przez okno. Ej pesymistowy bryku natury z pierwiastka do potęgi minus czwartej. Nawet nie wiesz jak mam zajebisty pomysł, zrobimy u ciebie normalnie jak na bałudach, tylko 100 razy lepiej, a chata wuja Toma to będzie przy nas pikuś. Pan pikuś. A teraz zrobię tego świerka, czy sosnę, jeden chuj, kupiłem na rynku za 14 groszy z dwumiesięczną gwarancją na użytkowanie. Hym, co ten skurwysyn do jasnej anielki odpierdala? Ale piękna choineczka wyszła, święta ci się pojebały, jest lipiec, a ty kurwa elfa udajesz.
Cicho, sieć wybryku natury, tylko oceń w skali od 1 do 5 jak wygląda drzewko. Chujowo wygląda, ale na pociesze nie dam ci minus 2 punkty. A na dodatek zrobimy doliny rozpudy. Wiedziałem, że u ciebie życie to tylko polityka, weź nie pierdol mi tu smutów, tylko bierz się za las równikowy. Dobra, wbiję te dwa gwoździe i powieszę na nim wieszaki i będzie wyglądać zajebiście. No i voila, trochę żenada, ale lepszy ryc niż nic. Ło kurwa, co to ma być? Twoja stara w wersji demo, a chcesz wpierdol? Nie znasz się na żartach, bawię się w origami. I uświadomiłem sobie, że może pobawimy się w Kusznierewicza. Mam pomysł, wsadzimy do tej miski z wodą tą łódeczkę i będzie śmigać. Chętnie bym popływał, ale kurwa za małą miskę przyniosłeś, to bym Titanic zrobił i tsunami. Tutaj walnę krechę i tam. Ej pulpecie, co to do chuja ma być? Robię śmieszne wzorki na twoim plastiku z Biedronki. Aha, to ja zajebię stąd twoje kieszonkowe roczne 27 groszy z tych muchomorków. I te grzybki i halcynki idealnie ozdobią nasz las. Haha, wyglądasz jak smurfetka po gwałcie na stojąco. Ty nic nie rozumiesz. Z tych okularków to dwa kwiatki będą. Widziałeś? No kurwa odkrycie. Nobla dostaniesz za to, ale tymi kwiatkami to co najwyżej ozdobisz swoje klejnoty. Mam zajebisty pomysł. Zajebię stąd swoje ozdoby kuchenne i będzie normalnie życie jak w Madrycie. A ja odetnę te lampki choinkowe. Tutaj położę i tam. I zajebiście. Gdzie mam powbijać? A chuj z tym, jak zrobisz, tak będzie. Serio? Pojebało cię. Trzymaj się z dala od mojego lasu. Dobra, nie denerwuj się, bo widzę, że ci para leci uszami. Dobra, a teraz ozdobimy ściany naszymi Tatrami polskimi i będzie ideolo. Trochę kurwica mnie bierze, widzę przerwy między tapetami. Ach, te czasy, tapetowanie. Weź nie pierdol mi tu o 1989 roku za czasów na kartki na dziwki. Doszedł mi jeszcze jeden plan. Zrobimy normalnie nockę, by kurwy przyszły do nas. Dobry pomysł. Wpierdolę tu jakieś gwiazdki, by pomyślały, że jest bezchmurne niebo. To żeś teraz odpierdolił. No co ty chcesz, zajebisty księżyc mi wyszedł o zaostrzonym rygorze, aż od razu pomyślałem o Jacku i placku. Weź się zamknij. Tylko sprawdźmy, czy wszystko jest. Na moje oko jest, ale sprawdź jeszcze raz pomieszczenie o pojemności 3 MB. O ja pierdolę, wirus mi się wpakował. Żartowałem, ty i te twoje żarty. No co, weź lepiej swój beret, bo wyglądasz jak moher. No i voila, teraz to żyć nie umierać. No i zajebiste wakacje będą, respect madafaka i zawsze razem. A jakże, hech. Dobra, pierdolenie na ekranie, ale trochę zgłodniałem, więc zrobimy sobie ucztę, czyli kiełbasę swojską w spirytusie. A teraz zagram swój ulubiony kawałek, czyli freestylo.